Siemaneczko wam, moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Kurhan Sam. I dzisiaj robimy coś super. Może nie super, ale coś robimy. Po pierwsze muszę zjeść coś. Zjem sobie surowego schaba, bo on daje mało i oto kanon, że mi dało mało, więc tak. Bierzemy kill-off. Albo nie, bo ja nie wiem właśnie, co będziemy robić. Albo wiem. Dobra, najpierw chcę zrobić kamienną chociażby łopatę, bo będziemy kopać dużo piasku w tym odcinku, bo piasek nam jest bardzo potrzebny do tego, żeby zrobić szklaną wieżę, którą ja. Boże, to jest żwir. Ja już tak mówię, co? Ja nie pamiętam, jak się łopatę robi, a to żwir wziąłem. Dobra, więc tak. Chowamy te dwie rzeczy, bierzemy jeszcze do tego drewnianą łopatę w razie czego. Żelazny mieczyk, jakbyśmy spotkali potworki. Pochody, nie? No i możemy iść. Rozkopiemy sobie tą górkę tutaj, co jest to wzgórze małe. No może nie jest takie małe. Jest to jakieś wzgórze. Dobra, w każdym razie jego większą część rozkopiemy. Bo ja potrzebuję płaskiego terenu oraz dużo szkła. Dobra, tu mam rozkopane. Dlaczego tu jest dziura? No kurde! Denerwuje mnie to, że się tak robi. Ale nie wyłączajcie jeszcze w ogóle odcinka, bo oprócz tego, że wykopiemy trochę piasku, to miałem zamiar poszukać jakiejś wioski, chociażby nawet w ogóle miałem zamiar gdzieś wyruszyć, coś obejrzeć. Czekajcie, no. Właśnie, to chyba nie działa na tej wersji. Albo może być. Albo jeszcze może być. Nie, okej, to nie zadziała w takim razie na tej wersji. Okej, już, dajcie ogon. Ja idę na ten. Pozwiedzać. Tak, z takiej perspektywy, nie. Kurde, gramy w taką grę adwenturową. Tak, to już nie wygląda trochę jak Minecraft. Jak się gra na F1 i na F5, to się po prostu to nie wygląda jak Minecraft już. To nie jest Minecraft wtedy. To jest jakaś gra taka survivalowa, złożona z kwadratów. To jest wtedy jakiś Minecraft Story Mod, nie? Które swoją drogą też chyba nagram. Przede wszystkim możecie być pewni, iż nagram GTA 4. Z całą pewnością.
Hop! Musimy nazbierać trzciny cukrowej. Ja ogólnie myślałem, czy nie pobrać modyfikacji, dzięki której moglibyśmy zrobić coś. Nie powiem, bo Domino ostatnio ode mnie wszystko zgapia, więc pozdrawiam cię, chłopie. Ale na razie nie powiem, co chcę zrobić. A mimo tego, że nawet jakbyś zgapił, to se zgapiaj, ale ja i tak chcę zrobić wam, widzę, niespodziankę, więc wam na razie nie powiem, bo nawet nie wiem, czy to zrobię, bo musiałbym pobrać jednego moda. A ja nie wiem, czy ja umiem pobrać tego moda, więc wam też nie mogę obiecać. Jak nie, to zrobimy po prostu coś innego. Ja już coś widzę genialnego. Mówiłem, że to gdzieś tu będzie. Stąd widać mój dom gdzieś w ogóle. Czekajcie, bo zawsze obok takiego czegoś jest wioska i ja mógłbym się przeprowadzić do wioski. Bo z tym bym problemu nie miał, żeby w wiosce trochę zamieszkać. O, jest studnia. Co znaczy, że gdzieś tu jest wioska? Wiem gdzie, wiem w którą stronę trzeba iść, żeby znaleźć mój dom. Tu jest studnia, tu tam gdzieś będzie wioska, prawda? Nie. Tu może być wioska. Nie wiem, nie będę się na razie skupiał na szukaniu wioski, tylko na... Lol, to jest z piaskowca zbudowane, co to jest? Na razie nie będę tam wbijał, bo się boję tego czegoś. Słuchajcie, ja pójdę do domu. Albo nie, bo ja to zgubię. Najpierw robimy dungeona i możemy... O Jezusie! Jak mi zostało mało tego, ja mogę umrzeć z głodu zaraz, kurde. Wiem, że od sprinta się marnuje ten. Jedzę. Nie mogę sprintać, super. Ale dobra, widzę mój dom. Więc nie powinno być źle. O kurde. Ja nie dojdę, ja nie dojdę. Nie odejdę. Cześć. To tu se jeszcze zetnę. Au, 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 au! No, tnij to! Czemu ja jestem taki głupi i ja tego nie... Wiecie co? A, no, dobra. Już, 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 spokojnie. Nic ci nie robię, kaktusie. Biorę to ze sobą i idę na tego dungeona. I tak oto Kurhan Polskapel wyruszył, aby pokonać nienormalnie trudnego dungeona w godzinach, w których zbliżała się noc, a on musiał później wrócić do domu przez wielką pustynię, mając tylko cztery pieczone schaby. Szczerze mówiąc, to nienormalne. Większość ludzi stwierdziłaby, iż jest to głupie, ale on... No nie wiem, co mam powiedzieć. Widzę, już prawie jesteśmy. Dobra, możemy wbić. Jak ja mam do tego wbić? Ja muszę mieć wszystko elegancko i ładnie. O. Pięknie. Nic tu nie ma. Czemu nic tu nie ma? Ja się boję, że nic tu nie ma. Czemu tu nic nie ma? To jest takie dziwne, że nikogo tu nie ma. Takie dość dziwne to jest. Zaraz mnie coś chyba zajdzie od...
No wiedziałem, że tak będzie. Zaraz tutaj coś skoczy mi. O. Tu powinna być taka dziura. Przez nie. Nie zabrałem kilofa. Dobra, mamy gdzieś potwory. Lecimy do domu. Spróbuję do niego dojść cały i zdrowy, przetrwać w nim noc. No właśnie. Przetrwać w nim noc, robiąc cięcie. Spotkać się z wami rano, pobiegnąć do tej świątyni. Już z kilofem i wykonać dungeona. Nie będę się na razie lał, gdyż jest to niebezpieczne. Co prawda mogłoby mi to przynieść sporo użytku, zwłaszcza jakbym pozabijał pajączki, bo mógłbym wtedy zrobić sobie wełnę, ale nie tej nocy, nie tej nocy, jeszcze nie teraz, jeszcze spokojnie. Więc tak, ja już sobie przygotuję kilofa. Ten. Tu, to zamienię. Zostawiłem tam wszystkie pogodnie, ale widzimy się już w dzień. Okej, i oto jest dzień. Coś słyszę, że mnie łazi po suficie. Wiem. Wiem, co zauważyliście. Przepraszam was. 5 minut wytrzymałem. 5 minut. Nie mogłem wytrzymać, bo mi się dobijały zombiaki do domu i było ich chyba z 15, ale dobra. Mogłem to nagrać w sumie, ale... Przepraszam, bo że pisałem timestamp, to nie mogłem, po prostu już umarłem 3 razy. Nie, o 4. Dobra, przepraszam was za to. Dobra, ja lecę na tą świątynię. Idę w dobrą stronę? Tak, w dobrą stronę idę. O, dawać mi to. Enderman. Walczymy z Endermanem. Ja go pojadę chyba. A, tepnął się fajnie. Cenne łupy wychodzą. O, cudownie. O, siarka. Nie dała siarki małpa jedna. Jest jeszcze jeden. O cholera. Cześć. Panie creeperku! Pan budowlę psujesz, pan, kurde. Dobra, ja na razie nie będę jeszcze jadł. Musimy oszczędzać to. Ja wbijam. Jest tu ktoś? Nie ma tu nikogo. Dobra, już się bałem, że nie wziąłem tego kilofa. Ja go mam w ręce. Dobra, jedziemy. O Jezu. Okej. Jest! Złoto! I kości. Dobra, kości tam nic. Złoto i mięso zombiaków. Jeszcze więcej złota i mięso zombiaków i kości. Mięso zombiaków i kości. Tak poprawnie to jest zgniłe mięso i kości. Czy to są trumny? I czy złoto to znaczy, że to należało kiedyś do jakiegoś faraona czy coś? Dobra, już zaczynam fantazjować.
Skrzynki naturalnie też zabiorę, żeby nie było. Nie wydawało mi się coś. To ta skrzynia tak skrzypi, jak ją się niszczy. Nie wiem dlaczego. To jest dziwne. Zaczynam się tego bać. Dobra, gdzie jest moja dziurka? Tu jest to. Musimy nią wyjść. Ja sobie zabiorę stąd jeszcze wełnę. O, okej, moje jest. To też chcę. Przeżyję to? Jest! Już się bałem, że tego nie przeżyję. Nie. Wy wiecie, co myśmy tu właśnie znaleźli? My tu znaleźliśmy wełnę, a wiecie, co to znaczy? Wiecie, co to znaczy, że my tu znaleźliśmy wełnę? To znaczy, że jeszcze tylko drewno i domyślcie się, co dalej. Pochodnie sobie naturalnie zabiorę, bo będę się tu marnować, zwłaszcza, że ja tutaj rzadko będę wchodził, bo może jeszcze kiedyś tutaj przyjdę. Więc tak, ja wrócę do domu, zrobię łóżko i będę kończył ten odcinek. Nie będziemy musieli się męczyć w nocy, nie będę musiał wpisać timesetów, ale naturalnie nie mam zamiaru też za dużo spać, bo to będzie nudna seria wtedy, bo ja muszę też z podporkami powalczyć, żeby zdobyć cenne łupy. Na przykład endermany, żeby zrobić oczy kresu, to będzie bardzo dużo enderków potrzebne. No ale jak już to zdobędziemy, ja idę w dobrą stronę. Gdzie ja idę? A tu jest woda, tak? Tak, tu jest woda. Po co tu jest studnia, skoro w tej, w wiosce jest też studnia, to ja nie wiem, ale dobra. Po co wieśniakom studnia gdzieś na odludziu, skoro mają też wioskę w, skoro mają też studnię w tym, w wiosce? Okej. Ja mam drewno, powiedzcie, że ja mam drewno. Nie mam drewno. Mam drewno. Czy zrobi się pomarańczowe łóżko? Nie. Ważne, że się łóżko zrobiło. Bum! Tak, ale naprawdę ja myślałem, żeby się nie wyprowadzić do tej jaskini, no bo ja tak bardzo chcę się tam wyprowadzić, no mieszkać w takiej jaskini, jak taki jaskiniowiec, prawdziwy survivalowiec. Ale dobra, niech nam to posłuży póki co za kopalnię. Dać mi to. Nie wiem na co mi to, ale ja lubię mieć rozbudowany ekwipunek, żeby mieć różne rzeczy. Ja nie wiem, czy wy też tak lubicie, ale ja lubię w Minecrafcie być, żeby na przykład zdobywać rzeczy, nawet rzeczy, które mi się nawet nie przydadzą. Bo to kama na to, żeby mieć taki ekwipunek, wiecie. A jak tam w ogóle mój ogródek? Czy mi pająki po nim nie poskakały przypadkiem? Gdzie on był?
Gdzie był ten ogródek? Bo ja nie pamiętam, coś. Ej! A, dobra, jest tu. Drzewo tu urosło! Czym to jest drzewo? Teraz tak, bo ja się nie znam za bardzo na tym teksturpaku i pytanie teraz, czy to jest już dobre. Nie, to jeszcze nie było dobre. Co to jest? O, torbiel z atramentem, fajnie. Fajnie, bo sobie to zmarnowałem. Spoko, no to myślę, że... Aha. Okej, okay, noc się robi, więc ja to drzewo ino zetnę i będę się zbierać do domu. O ja, urosłem nasze drzewko przed domkiem. To ja nam dom zasłania. Ja mu trochę liście obetnę. Myślę, że nie będzie źle wyglądać, jak mu pitole trochę tu. Zaraz mnie coś tu zabije i dopadnie, i zabije, i tyle ze mnie będzie. Ale to w końcu wszedłem, więc tylko wyjdę i... Myślę, że źle nie wygląda teraz nasze drzewko, prawda? I pomyśleć, czy to jest drzewo, które wyrosło samo, nie? Dobra, więc ja idę spać i żegnam się już z wami i goodbye, tylko słucham rzeczy. Nie, 33 złota plus to, co myśmy wykopali w kopalni, to 41 złota. Wiecie, co to jest? Więc ja już się z wami żegnam i... Goodbye.